tych wyborach, które odbędą się 18 sierpnia, jednym z delegatów jest urzędnik miasta Krakowa. Urzędnik miasta Krakowa, który będzie głosował na przyszłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest delegat Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. To właśnie ten związek wybrał go jako swojego przedstawiciela do wzięcia udziału w wyborach na szefa piłkarskiej centrali. No i teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony kandydat na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej przedstawiany jako człowiek o wielkich biznesowych sukcesach, faktycznie takich sukcesów nie ma, a wręcz jego sukcesem, mówiąc w cudzysłowie, jest to, że firma, która była jego oczkiem w głowie, była tym centralnym elementem budowanego przez niego imperium, splajtowała, zbankrutowała, pozostawiając ponad 150 milionów długu, w tym dług wobec Urzędu Miasta Krakowa, czy wobec prezydenta Krakowa i wobec gminy Kraków, czyli wobec samorządu krakowskiego, a teraz urzędnik tego samorządu będzie głosował w wyborach i pytanie, jakie nasuwa się, na kogo zagłosuje. No oczywiście pewnie oficjalnie nie będziemy o tym wiedzieć, bo tak jak powiedziałem, wybory są tajne, ale nie jest tajemnicą, że delegaci z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej będą głosowali na Marka Koźmińskiego. A co to oznacza? To oznacza, że urzędnik krakowskiego samorządu będzie głosował na człowieka, który był właścicielem i prezesem spółki, która zbankrutowała i nie wywiązała się z zobowiązań podatkowych wobec tego właśnie samorządu.